Siemaneczko ludzie, z tej strony Bora. Jest to gra Ryzen 2 Mroczne Wody. 15 odcinek już z tej gierki. Zastała nas w ostatnim odcinku nocka, ale zanim pójdziemy spać i jeszcze coś tutaj zwiedzimy, spróbujemy z kimś porozmawiać. Potem oczywiście poszukamy łóżka i kimniemy się do rana. Elia. Uważaj, żeby cię nie złapali. Co? Jesteś tu nowy, prawda? Zostań tutaj, dobrze? Dlaczego? Bo na górze jest pokój Berbelucha i Alister go pilnuje. Jakiś przygłup próbował niedawno okraść ten pokój. To był bardzo głupi pomysł. To chyba ja. Przygłup? Kim jesteś? Nazywam się Elia. Prowadzę browar. Browar? Pewnie masz jakieś przepisy. Nie, nie na wszystko, ale teraz pracuję nad krwawą Mary. Osobiście Dolerum. Po co więc inny drink? Bo stawia na nogi. Nie ma jak krwawa Mary, jeśli masz handrę. Walnij sobie i poczuj, jak działa jej magia. Jest szansa na zdobycie przepisu? Idź najpierw do Berbelucha. Pamiętajcie, alkohol szkodzi. Podasz mi przepis na krwawą Mary? Najważniejszym składnikiem jest krwawy korzeń. Przynieś mi ich 10, a dam ci przepis. Sporo pracy, jak na przepis na drinka. Nie ma nic za darmo, ale nie musisz zbierać ich sam. Mam swoje źródła. O, ale ja chyba 10 mam korzeni. Gdzie zdobędę korzenie? Mam umowę z Kolbim, roznosicielem wody. On przynosi mi krwawe korzenie, a ja daję mu rum. Ale ostatnio go nie widziałem. W takim razie idź do niego. Może ma jakieś zapasy? Oto twoje krwawe korzenie. To uczciwe. Oto twój przepis. Sto chwała. Życzę smacznego. Ale nie wiem dalej, po co mi ten przepis, no. Tu jest jeszcze Lola. Ahoj, przystojniaku. Ahoj. Mieliśmy już przyjemność? Jak dotąd? Mieliśmy już przyjemność? No cóż, jeśli nie jesteś w nastroju, by to naprawić... Może później. Pozdrowienia od Morisa. Ten głąb zniknął bez słowa. Od tamtej pory go nie widziałam. Jest mi winien pieniądze za moje towarzystwo, łajdak. No popatrz, co za łobuz. Siedzi w barze. Nie jest na statku? Poczekaj, aż Hank go dorwie. Przydałaby mi się twoja pomoc. W czym? Tak jest. Alister potrzebuje towarzystwa. Och, bidulek. Zobaczę, co da się zrobić. Cieszę się, że się rozumiemy. A nie do końca. Pewnie chce kasę. Złodziejstwo 15. Czekajcie, zapiszemy. To będzie mój debiut. Zobaczymy, czy się uda. Wszystko dla mnie. Jest, da się. Super, 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 super. A Elię się da okraść? Żelnictwo to poważna sprawa. Nie. Poczekajcie, bo tu widziałem fajną rzecz. Już jest moja. Spróbuję wejść na górę. Zrobimy sobie nowy zapis. Nazwiemy go tak. Ty, sy, ty. Odstępy jedynka. Tu ktoś jest. No zobaczymy. Alister. Przyniosłem ci cukier. Cukier, słodziutki cukier. Tego potrzebujemy. Mój sekretny przepis zmieni go w pieprzone, płynne złoto. Ale nie myśl, że możesz tu węszyć, bo przyniosłeś nam cukier. No jak to nie? Jeszcze można, ale nie wtykaj nosa do pokoju Berbelucha, jasne? No pewnie. Ugotuję twoje jaja w rumie, jeśli cię tam złapię. O kurde. Czym tkwi sekret?
Gotowanie tej potrawy to prawdziwa sztuka. Nie przyrządzisz jej w jedno popołudnie. Chyba że chcesz, żeby garnek pierdolnął ci w ryja. Może musicie tak klnąć, ci mój sekret, piraci. Pod warunkiem, że mi to wynagrodzisz. Ile będzie mnie to kosztowało? Niech będzie 1000 sztuk złota. Spróbuję go okraść. Ale jak to będziemy robić, to musimy zapisać. Świeci. 40. Tam jest pokój Berbelucha chyba, tak? Room. Pięknie. Co ja niby wiem o ważeniu napojów? Grog. Co ja niby wiem o ważeniu napojów? Co to jest? O! Co tu jest? A nie, dobra, to już wiem. To jest ten gość, co wcześniej z nim gadałem. Czyli w tym pokoju będziemy się musieli jeszcze zająć. Patrzcie, ile tu jest butelek koło niego. Ale to by było za bezczelne. Czekajcie, zobaczymy ten przepis teraz. Gdzie on jest? Przepis. Na pewno nie w dzienniku. Załoga zdolności biegłości. Złodziejstwo 25. Zdolności. Zbiory. Co to jest? Broń palna plus 1. Legendarny przedmiot. Fajka sepilo. Co? Sepiolitu. What the fuck? Mapa morska. Dobra. Inwentarz. Wszystko damy i zobaczymy ten przepis. Na krwawą Mary. Ja chcę to przeczytać. No i co? Krwawy korzeń. Mam 1, potrzeba 2. I cukier. Potrzeba 1, mam 0. Krwawa Mary. Regeneracja 100. O! No, super, super. Klarowna sytuacja się na razie wydaje. Zobaczymy. Tam muszę wejść. Czekajcie, ale przecież ta Lola się może nim zająć, co nie? Może sobie iść z Lolą ten... Bunga bunga. Lola, katy jesteś. Nie śpiesz się z Alisterem. Teraz się rozumiemy. No. Bez obaw, zaopiekuję się nim. To idź mu tam dobrze zrobić, a ja się zajmę pokojem Berbelucha. Haha. O to właśnie chodzi. Cześć, kochany. No. Lola, nie widziałem cię. Co? Co? Teraz sobie powoli pójdziemy i zobaczymy, co tu jest. Łóżko. Skrzynka. Chyba mogę w końcu otworzyć. Teraz chyba się poddam. O, muszę mieć 30. Bierzemy wszystko. Talerze, sztućce, lichwiarze, kurczoki. Wszystko. Wszystko. Ale tu nie ma skrzynki. To za trudne. Dziewięćdziesiąt. O kurde, amulet. A, troszkę mu pozbierałem. Lola się będzie musiała nim jeszcze raz zająć chyba. Nie jest źle na razie, nie jest źle. Lola! To też pozbieramy. Nie widziałem cię od wieków. Cieszysz się na mój widok? Niech mnie kule. Chcę... Strojniś z ciebie, co? Dobra, dobra, nie przeszkadzam. Chcesz podpominać stare czasy? Ale pójdę się jeszcze przespać. Idę się przespać jeszcze. Ciekawe, co zrobi Berbeluch, jak mnie tutaj nakryje.
Ale chyba nic. Otóż to. Długo tak możecie gadać? Iść. A jeszcze nie. Teraz. Okej, pójdźmy sobie teraz do Berbelucha. Chwileczkę, kolego. Nie tak szybko. Co jest? Kazali mi mieć oko na dziewczyny. Farciarz z ciebie. No i co? Zabawiałeś się z Holly. Będzie cię to kosztowało 100 sztuk złota. Tylko z nią rozmawiałem. Cena jest jedna. Niezależnie, czy gadasz, czy dymasz. No. Na pewno zapłacę. Na pewno. Wybij to sobie z głowy. Nie zapłacę. Wszyscy tak mówią. Ale potem wybijam im zęby i zmieniają gadkę. To jak będzie? Płacisz, czy mam się wkurzyć? Masz się wkurzyć. No to się wkurzaj. Jak chcesz, głupi fiucie. Dobra, zaraz zobaczymy. To tu jest głupim fiutem. Nawet się nie umiesz bronić. Ty jest jakaś dziewczynka chyba, a nie facet z jajami. O, kopać umiesz, tak, zgadza się. Jesteś mój kolego. Haha. No i przegrał. I co teraz masz do powiedzenia, buraku? Zapomnij o pieniądzach. Wystarczy? Pewnie. Świeci. Haha. Jeszcze mu 50 złota wziąłem. Nie dość, że nie zapłaciłem, to jeszcze wziąłem 50 złota. Słyszałem o tobie różne rzeczy. O. Podobno wykopali cię z Inkwizycji. Aha. I? Ludzie, którzy szukają u nas kłopotów, znajdują je. Nie zamierzam pakować się w kłopoty. Nie to, żebym nie lubił dobrej bójki. Ale wyglądasz na takiego, co nie wie, który koniec szabli jest ostry. To może udzielisz mi paru wskazówek. Ha! Mógłbym! Ale zażartuj tylko ze mnie, a nie będziesz miał rączki, żeby wskazać na cokolwiek. Zrozumiano? Jasne. Tak. Czego możesz mnie nauczyć? Wymachiwanie szablą przed piratem biegnącym w twoją stronę nie powstrzyma go przed poderżnięciem ci gardła. Musisz umieć walczyć i wykrywać. Mogę ci w tym pomóc. Ale co chcesz za to? Walka z tobą na pewno mi nie zaszkodzi. Pokaż mi, jak walczyć. Więc poćwiczmy. Może cię nie zabiję. Kurde. Dobre rzeczy do nauki, cholerka. Ale na razie to zostawimy. No to naprzód. Na niego. Zobaczymy. Ale ja z nim nie wygrał, nie ma takiej opcji raczej. Tylko stracę energię niepotrzebnie. O! Dobry jestem! Chwała plus 50, dobry jestem! No. Bora niszczyciel. Gdzie masz broń? Mówiłeś Loli, gdzie jestem? Ja? Wysłała za mną tego bandziora Hanka. Zabrał mi ostatnie pieniądze. Rumu nie ma, a teraz również pieniędzy nie ma. To katastrofa. Lola jest na ciebie zdrowo wkurzona. Co? Po tym, jak spędziła ze mną najlepsze noce swego życia? Szkoda tylko, że za nią nie zapłaciłeś. Mała zdzira. Nie interesuje ją nic poza złotem. Da się ciebie okraść? Zanim wyruszymy w morze, można odpocząć. Nie da się. A ty? Co masz do powiedzenia? Rekrut zawsze ma pecha. Uważam, że należy się za to nagroda. Chciwy dupek. Ty. Jeszcze raz chcesz pierdol? Rumu. Umiesz walczyć, ale prawdziwy pirat musi też umieć pić. Dobra, dostałem rum.
Co jest? Przecież miał być ranek. Nie wiem, w sumie jest, która jest teraz godzina. Przejdźmy się do nich. Da się ich okraść? Ja tego berbelucha w końcu muszę iść. Zostaw ich. Tu był chyba jeszcze jeden kowal, tak. Dobra, dobra, zaraz z tą pogadam. Weź na chwilkę, tak? Nic od ciebie na razie nie... Co to? Mogę tą skrzynię otworzyć. Kurczę. Na pewno nie jestem kowalem. No fajnie, te słabsze skrzynie już będę mógł otwierać. Ciekawe, ile ta skrzynia na statku ma. Skoro u berbelucha ma 90. Oj. Możesz uczynić mnie lepszym złodziejem? Za złoto? Jasne. Nie złodziejem. Cwaniactwo 8, no. Możemy niestety. Dokończyć później. Jeszcze dużo mi to zajmie. Długo, znaczy się. Czego chcesz? Okraść cię. Berbeluch. Teraz wracaj do pracy! Ty leniwy pijaku. Oto twoje złoto, piracie. 200. Max był zdrajcą. Skąd to wiesz? Rozmawiał z jednym z utopców. W takim razie trzeba zabić ich obu. Już się tym zająłem. Świetnie. Wiedziałem, że ten mały gnojek coś kombinował. Ale jest gorzej. Jeśli miał do czynienia z utopcem, oznacza to tylko jedno. Ten skurwysyn Garcia jest po stronie Mary. Tak. Jaki Garcia? Jaka Mara? Zapobiec wojnie piratów. Szło mi dobrze. Oj, rozkręca się nasza historyjka. Fajnie. Jeśli potwory z głębin przybędą na Takarigue, Garcia, mogłem wypatroszyć go jak rybę lata temu, kiedy miałem okazję. Weź to. Powiedz Stalowobrodemu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Musi o tym wiedzieć. No okej. Dobrego rumu. Masz go więcej? Oczywiście. Krwawa Mary. 75 koszt. Kurde. Cukier. Cukier sobie kupię. Nawet dwie sztuki. Mam 1000... Kurczę, dwie? Cholerka. Dwa cukry. Jeden. I zobaczymy, jak się to rozkręci. Na rum. Kurde, fajnie. A ja co mogę mu sprzedać? Ten kieliszek tam miałem, srebrny. O, srebrny talerz. Trzy kielichy. Karafka. To, co mu zajumałem, to prawie mu sprzedaję. Idealnie. Równowaga w przyrodzie musi być. Dobra, mam półtora kafla. Kto tu jeszcze jest do jumki chętny? Złodziejstwo 20. Fajnie. No ba. A wy panowie? Zostawi. No to zostawiam i wychodzę. Tu jeszcze was troszkę chyba jest. Martwi mnie ten. Nie wiem, czy to jest świt, czy to już jest taki późny dzień. Że będę musiał znowu iść spać. Tylko jeśli stawiasz, szalony... Ale zapiszę tutaj. Tak, na wszelki wypadek. Zgoda! Walczyłeś z utopcem? A jak? Tak, ale ten biedak nie dałby rady nawet jednemu człowiekowi. Miejmy tylko nadzieję, że nie ma ich więcej. Mówisz o przysiędze? Ojciec weźmie nas ze sobą tylko, jeśli dołączysz do załogi. Musiałbyś złożyć przysięgę. Co to właściwie oznacza? To jeszcze nie teraz. Nic wielkiego. Przyrzeczenie wierności kapitanowi. Jeśli je złamiesz, może cię zabić. Błahostka. Gonisz za moją córką. A jak? Powodzenia, chłopcze. Ale jestem pewien, że nie jesteś tutaj, by wzbogacić się kosztem inkwizycji. Czego więc szukasz? Szukam broni przeciwko Krakenowi. Doprawdy? Krakenowi? I co z nią planujesz zrobić?
Użyję tego do zabicia bestii. Ha, nieźle, ale harpun tytanów może posłużyć. Patrzcie, a Patty językiem migowym tłumaczy. Krakera. To co ja gadam, to ona tłumaczy migowym. Ktoś wystarczająco odważny mógłby wykorzystać go przeciwko Marze. O, on naprawdę istnieje. 20 punktów, co to jest? Odblokowano osiągnięcie, fajnie. Mara? Co o niej wiesz? Czego ja o niej nie wiem? Jest władcą tytanów i ma na swoje skinienie wielu sługusów. Tak jak ten, kto ma harpun tytanów. Zrobi wszystko, by go chronić. Rozumiem dlaczego. Harpun tytanów. Co wiesz o harpunie tytanów? Wiem, kto go ma i gdzie go znaleźć. Wystarczy? Pamiętaj tylko, że nie będzie mu go łatwo odebrać. Rusz po niego razem ze mną. Muszę wiedzieć, że naprawdę go chcesz. Ludzie mówią, że jesteś przeklęty. Tak, mówią też, że trzymam potwornego węża morskiego w spodniach. Więc jesteś czy nie jesteś? Boisz się pływać pod kapitanem, nad którym wisi klątwa? No co ty? Potrzebuję tej broni za wszelką cenę. Nawet jeśli sam zostaniesz przeklęty? Opowieści są prawdziwe. Zostałem przeklęty. I przeklęci będą wszyscy, którzy ze mną pływają. Nadal chcesz ze mną płynąć? Tak. Mam wybór? Jeśli to jedyny sposób na zdobycie... Ale jeszcze nie, mam nadzieję, że źle nie zrobiłem. Niech będzie. Powiem ci więc, z czym będziemy musieli się zmierzyć. Mara wysyła na nas wszelkiej maści paskudztwo. Chce nas wykończyć, ale stary stalowo-brody jest dla niej za sprytny. Dlaczego chce cię zabić? Dla tej zdziry jesteś albo służącym, albo wrogiem. A ja służącym nie jestem. Widziałeś ją na własne oczy? Tak, spotkaliśmy się już i nadal żyje. Co się stało? Dosyć pytań. Teraz musisz wykonywać rozkazy kapitana, a pierwszy rozkaz Patty jest dobra, to... cały czas migowemu tłumaczy. Rumu. O kurwa. Kim jest kapitan Garcia? Powiedziałem chyba, że dość pytań. Owszem, ale... Dobrze, chłopcze, zejdę do twojego poziomu. Wybrałeś nie najlepszy czas, żeby zostać piratem. Obecnie toczy się wojna piratów. Słyszałem. To nie tajemnica. Ci łajdacy Garcia i Wrona sprzymierzyli się z Marą. Dała za to Wronie harpun tytanów, a Garcii trupią dłoń. Chcemy więc dopaść Wronę? Ale jacy my? Jeśli masz coś do niego, możesz zrobić to sam. Co mam tu zrobić? Opowiedzieć, jak pokonałem Tytana Ognia? Albo o tym, że piję, walczę i rabuję jak każdy pirat stąd? To byłby świetny początek. Zawrzyjmy umowę. Dostarczysz nasz rum na pokład i będziesz w załodze. Cóż to ja słyszę? Pozbyłeś się Meksa? No. Się. A także utopca, z którym rozmawiał. Zdradził nas dla Mary? Tak? Dwulicowy łajdak. Mogłem się domyśleć. Należał do ludzi Garcii. Dobra robota, chłopcze. Nie straciliśmy go. Ponoć wklepałeś temu złamasowi Hankowi. Dobry chłopak. Czekajcie, tylko żebym nie spieprzył. Mam coś, po czym zmienisz o mnie zdanie. Uwolniłem pirata, którego zamknęli. Naprawdę? Kto to jest? Largo. Był w wieży w Puerto Sacarico. Napadasz na więzienia Inkwizycji i uwalniasz zamkniętych piratów? Brawo, chłopcze. Ojcze. Teściu. Znalazłem skarb Pita. Wiem, chociaż, że umiesz odczytać mapę. Splądrowałem ruiny. To nie był najlepszy pomysł, chłopcze. Ukradnij ich skarby, a przodkowie Indian
mogą się nieco na ciebie rozzłościć. Oj tam, oj tam. Dam sobie radę. Jakiś problem z rumem? Ta stara gnida berbeluch nie ma już dla nas ani trochę. Powiem ci jedno, nie wypływamy w morze bez naszego rumu. Ten szczur lądowy próbował mi wcisnąć, że ma problemy z dostawami. Twoja córka mi ufa. Byłeś w Puerto Sacarico. Którą drogę obrałeś? Przez dżunglę czy przełęcz? O kurde. Nie pamiętam, przełęcz? Przełęcz. Dłuższa, ale bezpieczniejsza. O. A obiema dojdziesz w to samo miejsce. Tak jest. Nie chcę tego jeszcze. Tylko jeśli stawiasz, szalony staruchu. Chcę jeszcze zobaczyć. Za rum i złoto. Tą skrzynię, którą oni mają tam. Pod pokładem, ile będę musiał, ile będę potrzebował, żeby otworzyć tą skrzynię. Ale coś czuję, że... O! O kurde! A ja tak myślałem, że 120 będę potrzebował. O kurde! Dobra. Trzymam kciuki. Co tam jest fajnego? Co to? Co to? Jak to się otwiera? Bo ja nie wiem. Nie wiem, jak to zrobiłem. Ruszałem tylko myszką. 300 zł. Nieźle. Nieźle. Takie skrzynki to ja chcę otwierać. Wszędzie. Przeszukam cały statek. Ale nie, tutaj byłaby tylko jedna skrzynia. Kurde, pierwszy raz otworzyłem taką trudną skrzynię. Chociaż ta i tak nie była trudna. Tylko jeśli stawiasz, szalony staruchu. I nawet nie wiem, jak to otworzyłem. Za rum i złoto, płynące jak woda. Idziemy dalej. Kurde, jest noc jednak. Nie wiem dlaczego. No to jedziemy jednak... Czekajcie, bo ten z kuźni tam będzie spał, tak? Warto by tam było iść. To nie byłoby takie głupie. Kurde, to nie jest gotik, że ja go znam na pamięć. Tej gry nie znam na pamięć i... Nie wiem, gdzie są te skrzynie wszystkie. A jak się u niego prześpię do północy? Padasz na chwilkę, tak? To po północy on chyba pójdzie spać, co nie? Mam taką nadzieję przynajmniej. Mam na ciebie oko. No dobra, dobra. Poszedłeś już spać? Oj, chyba tak. Zajebiście. Robimy save'a. I wchodzimy powolutku, po cichu. Ej, oj, kto tam? Hipopotam. Ej, kto cię tu zapraszał? Jak ja się mam skradać? Powiedzcie mi. Dobra, już wiem. Ciekawe, co on tutaj ma. Trzeba tylko myszką ruszać. Młotek. Po co mi młotek? Żebym sobie zegarek z głowy wybił? Zaraz to przejrzymy, po co mi młotek. Czekajcie, mam kardelas jakiś. Oficerski miecz ma obrażenia 20 do 40. Topór 15-25, 25-30. Oficerski miecz lepszy. Ale ten młotek mnie jeszcze interesuje. Gdzie on jest? I tam w ogóle jeszcze była jedna rzecz. Czekajcie. Nic do zabrania. Szpon. Surowa ryba. To chyba też będzie do smażenia. Nie, złoto. Regeneracja 20. Okej, okay, dobra. Młotek. Nie wiem, do czego to służy. Ale lepiej mieć. Tak samo jak wytrych, łopatę, piłę. Naboje mam, tą broń będzie trzeba kupić, jest 1800. Ale coś tu jeszcze miałem, właśnie, pierścień inkwizycji. Podłe sztuczki 5, do tłusty 5.
A ten ma to samo. Nie. Muszkiety i kuloodporny. Złoto usty, podłe sztuczki. Muszkiety. Nie, to na razie zostawiam tak jak jest. Przeklęty kamień. Kult śmierci 5, czarna magia 10. Nie, no na razie zostawimy wszystko tak jak mam. Muszę inwestować jeszcze bardziej w złodziejstwo i w broń. Okej, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się podobał ten odcineczek, zostawcie kciuk w górę i jakiś komentarz, który jest zarazem bardzo mile widziany. Jeśli nie jesteś jeszcze moim widzem, pozostań nim, zachęcam. Zostaw tylko swojego suba, a będziesz z wszystkimi moimi materiałami na bieżąco. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.